zgłasza Redeko. www.redeko.pl. 5 lat temu zaczynali od kilku drużyn. W ostatniej edycji Ligi Spartana brało udział już prawie 40 zespołów. Znacząco wzrastała frekwencja w rozgrywkach, ale także poziom sportowy zmagań. To potwierdzają nawet zespoły, które są w pierwszej grupie tej ekstraklasy u nas, tak to umownie nazwanej. I nawet to, że przychodzą zespoły z innych lig amatorskich, które są satelitarnie rozdysponowane, rozstrzelone we Wrocławiu, przychodzą i nie mogą osiągnąć takich sukcesów jak w poprzednich ligach. I tutaj naprawdę Śródmieście, które gra od początku, jest naprawdę liderem niesamowitym. Do podnoszenia poziomu rozgrywek przyczyniają się piłkarze z profesjonalną ligową przeszłością. Najbardziej znany z nich, były zawodnik Śląska Wrocław Tomasz Rudolf, ma od pewnego czasu coraz poważniejszą konkurencję w lidze Spartana. Dużo innych piłkarzy, którzy grali w drugich czy w trzecich ligach. Ja wszystkich nazwisk oczywiście nie pamiętam, bo naprawdę gra blisko 40 zespołów i teraz w każdym zespole jest 20 zawodników i spamiętać ich to... Znam ich wszystkich z twarzy, natomiast po imieniu nawet nieraz, ale nie wszystkich. Naprawdę atmosfera jest fantastyczna na tym meczach i zapraszam wszystkie kolejne drużyny. Choć do startu 9. edycji rozgrywek pozostało ponad 1,5 miesiąca, zgłaszają się już pierwsi chętni do udziału w turnieju. Nie ruszyliśmy jeszcze z oficjalną promocją ligi, a już mamy deklarację 4 drużyn. To bardzo cieszę, bo dlaczego? Ponieważ chcemy... żeby były 3 duże ligi, 3 ligi po, prawda, 14 i to by było wtedy racjonalnie to, co by mnie zadowoliło. Mecze nadal rozgrywane będą na boisku przy ulicy Krajewskiego. Murawa ma być jednak znacznie lepsza niż w ostatnich rozgrywkach. Boisko zostało zrobione, już nie będzie się zbierała woda w takim miejscu, gdzie zazwyczaj sprawiała kłopoty zawodnikom, no i to po raz kolejny stawia to boisko przed inne po prostu i będzie można swobodnie, fajnie grać. 9. edycja piłkarskiej Ligi Spartana ma wystartować w połowie marca. Rozgrywki zakończą się przed wakacjami. Nowe centrum zgłasza Redeko. www.redeko.pl